Jeśli chodzi o fabułę Fortnite, to przeważnie skupiamy się na rywalizacji ducha i mroku. To obecnie dosłownie największy temat na wyspie. Ale nie pozwólcie, aby to odciągnęło waszą uwagę od dziejów, miśków i gnomków. To też całkiem ciekawy wątek. Sezon drugi tego rozdziału zaczął się od uwięzienia jednego z gnomków przez misie. Gnomkom nie zajęło długo przygotowanie planu odbicia jednego z nich. Po napadzie gnomków na podziemną bazę misiów, starcie misiów i gnomków nasiliło się na tyle, że prawie doszło do wielkiej bitwy na wzgórzu przy piszczącej puszczy. Na szczęście zainterweniowaliśmy, rozbrajając obie strony konfliktu. A teraz nadeszła pora na świętowanie. Gnomki i miśki umówili się na kolejne spotkanie, ale tym razem w ramach zakopania topora wojennego. My gracze tym razem mamy zatańczyć z okazji zawarcia sojuszu. W cieniu drzew w piszczącej puszczy są gnomki i miśki zbijające kufle miodu. Dowódcy obu stron i ten gnomek zasiedli przy stole, aby podpisać ogromnymi ołówkami umowę. Ciężko to wyczytać, ale coś się da. Oto chyba warunki ich sojuszu. Numer 1. Ukrywaj się przed rzeczami. Numer 2. Znajduj magiczne rzeczy. Numer 3. Zdobądź bekon. Numer 4. Radiowi przyjaciele. Numer 5. Na noc zostań w środku. 6. Zdobądź amunicję. 7. Zachowaj higienę. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny. Cześć, Turnest! A w tym filmiku rzucimy okiem na kilka takich właśnie sekretnych zmian na wyspie. A następnie poruszymy temat najnowszych wycieków na temat wydarzenia Doomsday. Na jaw wyszła tona bardzo ciekawych informacji, więc koniecznie zostańcie do samego końca. I jeśli też się nie możecie doczekać, to na ry zostawcie łapkę w górę. Uwaga! 3, 4, o, Luni! Co każdą dużą aktualizację zachodzą zmiany na wyspie, które tworzą mini wątki fabularne. Niestety wątki Złotego Fotela czy Człowieka z Żelaza stanęły w miejscu, ale kontynuowano rozbudowę chatki przy żółtym moście. Jakiś czas temu z różnych dwóch miejsc na wyspie wystartowały dwie ciężarówki. Jedna z paletami, a druga z fotelami. Pewnego dnia ich drogi się zeszły, co zakończyło się tragicznym wypadkiem. Z popiołów tego nieszczęśliwego wydarzenia powstało coś nowego. Chatka! Przedwczoraj otrzymała schody i dodatkową ścianę. Myślę, że za około 5 sezonów powinna być gotowa. Nie no, miejmy nadzieję, że tak znowu nie będzie. A wracając do piszczącej puszczy, to pojawiło się coś kompletnie nowego. Już niedługo będziemy mieli przyjemność zapoznać się z grzybim przyjacielem. O, tutaj jest! To, co teraz widzicie, to pan grzybek. To nie jest taki, którego można zjeść. To jest postać. Na ten moment można go obejrzeć tylko w trybie powtórki. Ale ostrożnie! Jest bardzo nieśmiały i znika, gdy się ktoś do niego zbliży. Dzięki znajdźkom z plików gry wiemy, że pan grzybek będzie tańczył, śmiał się i tak dalej. Nie wiemy, kiedy pojawi się w grze, dlatego miejcie to miejsce na oku, ponieważ ten grzybek będzie naszym nowym wyzwaniem pobocznym. Swoją drogą, to myślę, że warto go jakoś nazwać. Macie jakieś pomysły na nazwę dla niego? Zanim przejdziemy do tematu eventu, to w trybie imprezy co każdą godzinę do drugiej w nocy następnego dnia gra zwiastun filmu Tenet reżyserii Christophera Nolana. Koniecznie tam zajrzyjcie. Jest super. To nie wszystko. W te wakacje w Fortnite ma zostać puszczona całość jednego z filmów Nolana. Cały film, ponad 2 godziny. Ja przypuszczam, że to będzie albo Incepcja, albo Mroczny Rycerz. Batman z filmu Mroczny Rycerz jest w Fortnite. I może nawet z tej okazji właśnie wróci. To w sumie tyle ze zmian na lądzie. Teraz przejdziemy do tych najciekawszych zmian, ale te mają miejsce nad i pod ziemią. Zacznijmy od nieba. Nad agencją i kilkoma innymi miejscami zaczęła się formować nowa chmura. Na dzień dzisiejszy jest statyczna, nie wydaje nawet żadnych dźwięków, ale na pewno jest nowa i to nie przypadek, że jest tuż nad agencją. Kilka filmików temu ustaliliśmy, że siedziba agentów znajduje się pod agencją na wyspie. Podpowiedź co do lokacji siedziby była na zwiastunie, na którym to winda zabiera nas w dół z agencji do sekretnej siedziby. A w siedzibie swój pokój ma Midas. Ma on tam bardzo dobry widok na pomieszczenie z narzędziem zagłady. Więc tak, tuż nad agencją, pod którą jest narzędzie zagłady, powstaje jakiegoś typu wichura, huragan. Warte uwagi jest też to, że zniknęło fioletowe światło, które wydostawało się spod włazów wokół agencji. To może oznaczać, że Midas już nazbierał odpowiednią ilość energii burzy, którą teraz prowadzi prosto do narzędzia zagłady, które wczoraj zostało w końcu aktywowane. To, co teraz widzicie, to pierwszy etap aktywacji narzędzia zagłady. To dopiero początek. Dzięki wyciekom wiemy, że z każdym dniem narzędzie zagłady coraz intensywniej będzie działało, emitując coraz więcej cząsteczek i fal. Co ciekawe, te efekty są w kolorze bardziej złotym, a nie w kolorze fioletowym. Do tego zaraz wrócimy.
Najpierw rzućmy okiem na kilka nawiązań. W poprzednim sezonie za jedną z misji można było odblokować taki oto ekran wczytywania. Przedstawia agenta chaosu na tle monitorów z widokiem na przeróżne wydarzenia z wyspy. Ten ekran wczytywania zdradza nam, że agent chaosu stoi za eksperymentami genetycznymi różnych agentów. Nawet siurbane legendy są jego sprawką. Wspominam o tym ekranie, ponieważ na jednym z tych monitorów jest grafika huraganu nad wyspą. Uwaga, to może nawiązywać do burz śnieżnych, które miały miejsce w poprzednim sezonie. Ale drugą możliwością jest to, że agent chaosu mógł od dawna mieć na oku to, co planuje Midas. No, on jest bardzo wpływowy, więc na pewno by o tym wiedział. Co ciekawe, w pokoju Midasa na ścianie wisi maska agenta chaosu, więc może Midas pozwól się agenta chaosu, ponieważ pozna jego plany. Warte uwagi jest też to, że Midas w swoim pokoju w gablocie trzyma część ubioru postaci o nazwie Huragan. Jak sama nazwa wskazuje i wygląd, ta postać włada burzą. Midas i inżynierka mogli skorzystać z jego technologii podczas tworzenia narzędzia zagłady. Jest też taka możliwość, że Midas ten slój założy. Jeśli jego planem jest kontrola nad burzą, to takiej technologii właśnie potrzebuje. Zanim przejdziemy do najciekawszego, to wspomnę jeszcze o tym wycieku. Fire Monkey dał znać, że po ostatniej aktualizacji w plikach gry pojawiły się linijki kodu, które mogą być powiązane z eventem. To wskazówki co do wyjścia wody, uderzenia wody i narracji podróżnika. Podróżnik to nazwa kodowa dla pewnej postaci. Nie wiadomo, czy te pliki są powiązane z tym eventem, ale jeśli tak, to podczas eventu może pojawić się nowa postać. Jej nazwa wskazuje na to, że może być jednym z 7. Okej, dalej. Dzięki notatkom z pokoju Midasa wiemy, że w planach mają on i inżynierka użyć m.in. burzy i zbieraka Oro. Przyjęło się, że tym planem jest użycie zbieraka Oro do wchłonięcia energii burzy. Ale ostatnio wpadła mi do głowy taka myśl. Co jeśli Midas narzędziem zagłady chce stworzyć burzę, dzięki której rozniesie energię zbieraka Oro? Już wam mówię, o co chodzi. Ale aby to miało sens, musimy zapoznać się z legendą o królu Midasie. A więc wiemy, że wyspa Fortnite zostanie częściowo zalana, ale dalej nie wiadomo, jak do tego dojdzie. Wiemy, co mniej więcej się wydarzy. Midas użyje narzędzia zagłady i puf, cała wyspa w wodzie. Tylko jak? Słuchajcie, That Denver Guy udostępnił bardzo ciekawą znajdźkę na temat legendy o Midasie. Jak już na pewno wiecie, Midas zamienia w złoto wszystko, czego dotknie. Z tego jest znany. Mógł dotknięciem zamienić wszystko w złoto. Brzmi fajnie, dopóki nie musisz czegoś zjeść. No wiecie, złoto raz na jakiś czas może wystąpić jako ozdoba na jedzeniu, ale z tego co słyszałem, to nie warto jeść sztabek złota. Legenda opowiada m.in. właśnie o tym. Midas po prostu w pewnym momencie się załamał. Nie mógł jeść. Zwrócił się z modlitwą do Dionizosa, ponieważ potrzebował pilnie pomocy. Chciał cofnąć dar, który otrzymał od tego boga. Dionizos był skłonny mu pomóc i powiedział mu, jak to rozwiązać. Słuchajcie uważnie. Midas musiał udać się do rzeki Paktolos i zanurzyć się w niej całym ciałem. To spowodowało, że czar prysł i od tamtej pory w tej rzece można znaleźć drobinki złota. Rozumiecie już mniej więcej, o co chodzi? Co jeśli Midas narzędziem zagłady zmieni prawie wszystko w złoto i jedynym sposobem na cofnięcie tego będzie zalanie wyspy? Jestem też ciekaw, jak w końcu zostanie w tym wszystkim wykorzystany Oro. Midas to Oro, to już wiemy. Twórcy gry dali nam o tym znać subtelnymi podpowiedziami. Oro i Midas mają bliznę na twarzy w tym samym miejscu, a gdy Oro wszedł po raz pierwszy do sklepu, to w rogu było logo agencji, ale zamiast odcisku Midasa był odcisk dłoni szkieleta Oro. Okej, oto mój strzał. Oro to Midas, ale po użyciu narzędzia zagłady. Narzędzie zagłady by się odpaliło, a Midas stałby się królem. Ale w wyniku działania tego narzędzia zagłady zostałby po nim tylko szkielet. Pewnej organizacji jednak to się nie spodoba, dlatego spróbują zepchnąć Oro z tronu, zalewając niemalże całą wyspę. Po zalaniu wyspy złoto się dosłownie rozpuści, a wraz z nim zniknie dar Midasa, na co wskazuje nam jego wyschnięty brązowy styl. Może się jednak okazać, że Midas sam niechcący zaleje wyspę przy tworzeniu ogromnego huraganu i przez to straci ten dar. Co do tej organizacji, której to się nie spodoba, to może być nią oczywiście Mrok, albo grupa superbohaterów z czwartego sezonu, którzy działają pod tym oto logo. Dlaczego? Słuchajcie, na jednym ze zwiastunów tego sezonu były złote fragmenty, które po złożeniu tworzyły to właśnie logo. Tak, superbohaterowie z czwartego sezonu byli aktorami, ale nie wiadomo, co twórcy gry jeszcze z nimi zrobią. Wiele rzeczy wskazuje na to, że cokolwiek planuje Midas, jego operacja będzie miała złe skutki dla niego i dla całej wyspy.
W niektórych edycjach Legendy o Królu Midasie jest mowa o tym, jak Midas niechcący zamienia swoją własną córkę w złoto. Co jeśli inżynierka podzieliła los córki króla Midasa z legend? Fortnite'owy Midas już zamienił kilka postaci w posągi. Narzędzie zagłady to może być nazwa zmyłka, a zastosowanie przynajmniej w teorii miało być kompletnie inne. Ale ponieważ coś pójdzie po drodze nie tak, po Midasie zostanie sam szkielet, a burza, którą wywoła, podniesie poziom wody. Wygląda na to, że pozostało nam tylko czekać, ale niedługo. Event, moim zdaniem, powinien odbyć się za tydzień w sobotę o 20. Podobnie jak kilka ostatnich eventów, tych fabularnych. Tydzień przed tym eventem w grze rozpocznie się odliczanie, a dzięki wyciekom już wiemy gdzie. Użytkownik Twittera Joe przedwcześnie aktywował w lobby etap, na którym ten licznik już jest. W lobby tuż obok logo duchów będzie duża tablica z licznikiem oraz w pokoju Midasa na jego biurku. Spedaisi za to zdołał zrobić takie oto zdjęcie, które ujawniło nam, że odliczanie będzie też na wyspie tuż nad agencją. Nic dziwnego, event ten będzie powiązany z narzędziem zagłady, które znajduje się pod agencją. Mała uwaga, czas na tych licznikach jest niepoprawny. Nie będziemy musieli czekać 18 dni. Swoją drogą to zmiany, które zachodzą w siedzibie, nie są jedynymi podpowiedziami w lobby. Przeważnie skupiamy się na przewodach i na samym narzędziu zagłady. Ale jeśli szukacie czegoś więcej, to zwróćcie swoją uwagę na sklep. Zobaczcie sami, oto niektóre skiny, które pojawiły się w sklepie na przestrzeni ostatnich tygodni. Kilka ostatnich sklepów przywróciło do gry po długiej przerwie skiny, które łączy jeden motyw. Tym motywem jest oczywiście woda, czyli po prostu woda, ale też i podwodne stworzenia. Lewiaton to dosłownie rybka w akwarium, paluch rybny to paluch rybny. Skin surferki też jest bezpośrednio powiązany z wodą. A ten pan jest przebrany za rekina, a jego lotnia to ogromny rekin. Na czapce tego skina za to jest mała ikonka rekina. Wszystkie te przedmioty zdają się potwierdzać wycieki na temat trzeciego sezonu. Moim zdaniem fakt, że te skiny się zaczęły pojawiać w sklepie, to nie jest przypadek, a specjalnie odpowiednio dobrany sklep, który prowadzi nas do nowego sezonu ramię w ramię z innymi podpowiedziami w grze. Poza tym w lobby skrywa się jeszcze jedna podpowiedź. Tak naprawdę to była cały czas tuż pod tak zwaną latarnią. Cały pokój Deadpoola jest zalany wodą. Wygląda na to, że Deadpool już jest gotowy na nową wyspę. Nie zdziwię się, jeśli otrzyma nowy styl z maską do nurkowania. To nie wszystko. Co jeśli ten Transformers chciał nas przed tym ostrzec? Siedzi pod wodą od początku tego rozdziału. Czy on wie coś, czego my nie wiemy? No, i to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.